Cześć wszystkim. Witam w kolejnym filmiku. Chciałem dzisiaj porozmawiać z Wami na pewien bardzo istotny temat, który jest tak jakby rozwojowy i w Japonii, i również w Polsce. Na końcu powiem dlaczego uważam, że w Polsce też. Mam na myśli tak zwany symptom Hikikomori. Który jest, powiedzmy, innym określeniem na depresję. Ja to przynajmniej tak odbieram. Czym to jest, czym to się objawia, jak to wygląda, i co to jest w ogóle? No, postaram się Wam to przedstawić w tym krótkim materiale, więc zapraszam. Same słowo hikikomori w japońskim znaczy osobę wycofaną. Ma to również znaczenie, tak jakby wagarowicza, ale bardziej dokładnym by być należałoby powiedzieć szakaj teki hiki komori, czyli osoba wycofana ze społeczeństwa. Co to jest, czym to się objawia? Otóż osoby, które postanawiają nie uczestniczyć w życiu, to znaczy nie chodzić do szkoły, nie chodzić do pracy. Zamknąć się w czterech ścianach jako swojej bezpiecznej strefie są tak właśnie w Japonii nazywane, i nie są to tylko osoby starsze, są to również ludzie młodzi i teraz niestety w większości ludzi młodzi od 15 lat do 39, czyli młodzież i młodzi dorośli, tak zwani. Problem jest bardzo duży i on narasta cały czas. Dlaczego ci ludzie wycofują się ze społeczeństwa? No, przyczyn może być kilka. Jeśli chodzi o ludzi młodych, to no, są dwa czynniki głównie: zewnętrzny lub tak zwany wewnętrzny, powiedzmy. Z zewnętrzny mam na myśli otoczenie, czyli koledzy w klasie, na przykład, pracownicy, którzy ci otaczają, ludzie z zewnątrz. Gdy jesteś w szkole w Japonii, jest dość duży problem, jeśli chodzi o znęcanie się. Jest to problem, który występuje wszędzie na świecie, niestety. Natomiast nasila się w Japonii. Oczywiście rząd próbuje z tym walczyć. Natomiast to powoduje, że ci ludzie, którzy są niestety ofiarami tego znęcania, postanawiają no, wycofać się z tego życia codziennego. Bardzo częstym przyczyną tego, że znęcają się nad nimi jest na przykład wygląd, bo ktoś ma, nie wiem, trochę inny kolor włosów, ktoś ma trochę odstające uszy, ktoś no, w jakimś stopniu komuś innemu się nie spodobał i jest obrany za cel. No to powoduje, no niestety, depresję, stany lękowe i w ostateczności wycofanie co jest właśnie powodem Także tego stanu. Jeśli chodzi o te wewnętrzne, które miałem my na myśli, to nie o psychiczne teraz, tylko o rodzinę. Bardzo dużo osób, nad którymi znęcała się rodzina, ojciec bądź matka, również zamyka się w swoim pokoju, w czterech ścianach, odłącza się całkowicie. Oczywiście, w chwili obecnej, dzięki technologii, którą mamy, Kontakt jako taki jest ze społeczeństwem internetowo, chociażby przez gry, przez czaty, ale no, osoba ta nie wychodzi na zewnątrz. Stan ten zaczyna się mniej więcej od 6 miesięcy. Gdy osoba odizoluje się od 6 miesięcy wzwyż, no to wtedy wiemy, że możemy mówić o hikikomori na pewno. Patrząc przez pryzmat społeczeństwa japońskiego, również jednym z głównych powodów, dla którego ludzie się wycofują na początku swojego dorosłego życia lub też zaraz przed nim, to jest oczekiwania, które się ma wobec nich. Bardzo często rodzice oczekują od swoich dzieci, że będą albo tacy sami jak oni, albo będą robić to samo co oni, albo będą jeszcze lepsi niż oni. Gdzie to przecież nie musi być prawdą, bo każdy jest inny. No ale jednak wymogi i oczekiwania są ogromne. Również przez społeczeństwo, ponieważ azjatyckie społeczności takie jak japończycy, jak koreańczycy czy chińczycy mają ogromny nacisk na to jak się wykazujesz, twoja nauka, gdzie pójdziesz, no naprawdę decyduje o wszystkim. Ludzie są tak zapatrzeni w ten wyścig szczurów, że nie zauważają niczego innego co ich otacza. No ale niestety nie wszyscy są na to gotowi, no i tak to, to nie powinno wyglądać, nie oszukujmy się. Warto powiedzieć o tym, że problem ten dotyczy klasy średniej głównie, czyli ludzi, którzy mają pracę, nie zarabiają milionów, czyli w większości społeczeństwa, kogoś takiego jak ja również może dotknąć. Mm, Problem zaczyna się wtedy, gdy ten okres czasu jest bardzo długi i młodzi ludzie, którzy na przykład w wieku 17 lat wpadają w ten stan, po dwóch, trzech latach odizolowania zostają praktycznie całkiem sami, ponieważ ich przyjaciele i koledzy zdają egzaminy, kończą szkoły, zaczynają pracę, zaczynają życie, odcinają się od nich i powrót do społeczeństwa jest naprawdę bardzo trudny. To tak samo, gdybyśmy tutaj to zrobili. W momencie, gdy zmieniasz szkołę, już jest ciężko. A gdybyś odciął się od świata i próbował do niego wrócić po pięciu latach, powiedzmy, no jest to bardzo trudne do zrealizowania. I młodzi ludzie nie wiedzą sobie, jak z tym poradzić, ale też nie mają kogo spytać. Jestem problem o tyle istotny, ponieważ rodzice również sobie z nim nie radzą. Bardzo często zarzucają sobie, że to ich wina, że oni źle ich wychowali, że zrobili coś nie tak, co nie jest prawdą. Bo każdy z nas jest inny. Bardzo też często przerzucają winę na siebie, to znaczy matka na ojca, na ojca ojciec na matkę. No i cóż, i nigdy nie ma winnego, a dziecko cierpi. Rodzice oczywiście starają się pomagać i motywować, no przynajmniej powinni się starać pomóc i zmotywować kogoś do tego, żeby jednak do tego społeczeństwa wrócił. Ale gdy jest sytuacja, że idzie rodzic i chce porozmawiać z tym dzieckiem, i to dziecko odpowiada w sposób, który nie rodzic chciał usłyszeć, nie taką odpowiedź się spodziewał, no to wtedy zaczyna się. Ty jesteś taki, owaki, nic nie osiągniesz, jesteś nikim, jak możesz tak robić? Krzyk i złość nigdy niczego nie rozwiązały, i rodzice, no niestety, jest to coś ciężkiego do przegryzienia, ale krzykiem nic nie wskuracie. Jeżeli sami sobie nie potraficie z tym poradzić, no to czas zgłosić się po pomoc. Proszenie o pomoc instytucji lub osób, które mogą wam pomóc, nie jest zbrodnią. To nie jest ważne, kto co mówi i myśli na mieście o was, ważni jesteście wy i wasze dziecko. O tym należy pamiętać, a nie przejmować się opinią. Opinia się zmienia, jak wiatr. Za chwilę się coś innego gdzieś stanie i o czymś innym będą ludzie mówić. Również y, duża część rodziców, którzy natrafiają na to, mówię teraz w Japonii, y, akceptuje sytuację, że dziecko nie chce na przykład wyjść lub młody dorosły i stara się poczekać, ponieważ myślą, że osoby rozwiążą problem samemu. No niestety takie osoby nie rozwiązują problemów samemu, bo gdyby tak było, to by nie były w tej sytuacji. Y, dawanie jedzenia cały czas pod nos również nie pomaga, bo to co z tego, że damy jedzenie, jak nie porozmawiamy z tą osobą? Owszem, ja rozumiem, że trzeba dbać o swoje dziecko, no ale trzeba też z nim rozmawiać. Naprawdę jest to bardzo ciężki temat. W Polsce, dla przykładu, rodzice bardzo często mówią: No, odetnę ci internet, to wtedy zobaczysz. Tylko, że problem polega na tym, że hikikomori to nie jest tylko internet. Bardzo duża część osób, która popada w ten stan, Często siedzi i patrzy w ścianę, na której wisi kalendarz przez dwa lata, nic nie robiąc, nie wychodząc z pokoju, chociażby jeżeli to tylko do toalety. Więc to nie jest sprawa internetu. To tylko pogłębia jeszcze tą sytuację. To nie ma dobrego rozwiązania, jeżeli nie szuka się pomocy. O czym również warto wspomnieć, to to, że Japonia jest krajem rozwiniętym. Pod względem technologicznym Japonia jest krajem o wiele bardziej rozwiniętym niż wiele krajów w Europie, w tym równie dobrze mogę powiedzieć niż Polska. Więc ta sytuacja, która ma tam miejsce właśnie z tymi Stanami, to jest nic innego jak niestety nasza przyszłość również, ponieważ im bardziej będziemy rozwinięci technologicznie, tym więcej i bardziej będzie dochodziło do tego. Ludzi jest też coraz więcej wszędzie, więc ten wyścig szczurów również jest nieunikniony. On zresztą trwa w wielu miejscach, już nawet i teraz. Więc nie można patrzeć na to przez pryzmat, a to dzieje się tam, więc u nas się na pewno nie będzie działo. Otóż nie. Jeżeli tam się to dzieje, no to niestety gdzieś coś się zaczyna, no ale my też się rozwijamy, więc też będziemy musieli walczyć nie tylko z przyjemnościami, ale też z chorobami, które niesie taki rozwój. Jeszcze jednym aspektem, o którym chciałem wspomnieć odnośnie pomocy, to jest niezmuszanie kogoś, na przykład do wyjścia do szkoły. Jeżeli rodzice zmuszą tą osobę, która ma ten stan potwierdzony, oczywiście mówię, no to nic to nie da. Zmuszanie nie pomaga. Trzeba znaleźć inne rozwiązanie. Szkołę można zrobić później. Do pracy też można iść później. To nie jest coś, co jest niewykonalne w tych czasach. Osoby dotknięte tym syndromem Komori dzielą się na 50 na 50%. W sytuacji, gdy zabraknie rodziców, którzy utrzymują dom, powiedzmy, którzy płacą za wszystko, albo zmuszeni y, sytuacją idą do pracy, ponieważ no, jeść coś trzeba, jakoś przeżyć, więc idą do tej pracy, ale nie rozwijają się w żaden sposób, ponieważ wracają do domu i dzieje się to samo, tylko zdobywają pieniądze, żeby przeżyć. To nie jest dobre. A druga połowa, niestety, nie widząc wyjścia, nie wiedząc jak sobie poradzić z sytuacją, że nagle zostało się samemu, po prostu odbiera sobie życie. Bo nie mają o kim z tym porozmawiać, nie ma nikogo do pomocy i nie wierzą w siebie. Są tak już odizolowani, że uważają, że nikt więcej ich nie zaakceptuje. Co niestety również zdarza się w społeczeństwie, że nazywani są wyrzutkami bardzo często, ponieważ jeżeli ktoś idzie nagle do szkoły jak jest starszy, to musi być głupi, albo jeżeli zaczyna pracę, a ma już 35 lat i niczego więcej w CV, to znaczy, że nic nie robił, jest leniem, co nie musi być prawdą. Odnośnie nas samych, ludzi, my różnimy się wyglądem. Na przykład fizycznym. Ja jestem wielki, silny, dobrze zbudowany i jestem w stanie wykonać bardzo dużo czynności połączonych z moją sylwetką. Ale moja koleżanka może być drobna, mała i nie będzie miała tyle siły i nie jest w stanie wykonać tych samych czynności co ja. Dlatego ja mogę jej pomóc w tych czynnościach, a ona mi w innych, których ja nie wykonam, bo jestem za wielki. To samo tyczy się psychiki ludzkiej. Nie wszyscy są tacy sami. Niektórzy z nas, którzy są odporniejsi i silniejsi psychicznie, radzą sobie z takimi problemami, ale są osoby, które sobie nie radzą. I gdy ktoś ma taką sytuację, to nie możemy patrzeć na niego, że jest gorszy, ponieważ ja sobie z tym poradziłem, to ty sobie nie poradzisz, to tak nie działa. Nigdy nie byłeś w skórze tej drugiej osoby i nie możesz się do tego odnieść. Pomóc jej, tak, pomóż jej. Przecież jesteś silniejszy, odporniejszy. No to wykaż jej inicjatywą i pomóż tej osobie. Skąd wiesz, że gdy w końcu Ciebie dopadnie taka sytuacja, to właśnie ta osoba Tobie nie pomoże? Kto wie, może jeszcze uratuje Twoje życie. Dlatego nie patrzmy na ludzi z góry. Jest to problem realny. Jak już mówiłem, ja uważam, że po prostu Japończycy nazwali depresję troszeczkę inaczej, bo u nas w Europie to jest po prostu depresja. Nie wychodzisz, nie masz kontaktu ze społeczeństwem. To wszystko, co napotykamy tutaj w kraju, również. Więc nie patrzmy na innych, że są słabsi i bądźmy z tego dumni. Pomóżmy być im silniejsi. I na koniec tego filmiku. Do wszystkich Was, którzy uważacie, że jesteście sami, zamknięci w czterech ścianach, uwierzcie, my, ludzie, którzy wychodzimy codziennie na zewnątrz, do pracy, do szkoły my również mamy te myśli. Może chowamy je tam z tyłu głowy, ale one też z nami są. Więc rozmawiajcie również z nami, bo my też tej rozmowy potrzebujemy, a my będziemy rozmawiać z Wami obopólna korzyść ale pamiętajcie nigdy nie jesteście sami dziękuję wam bardzo serdecznie i mam nadzieję że dzięki temu filmikowi przynajmniej jedna osoba pomoże drugiej do zobaczenia następnym razem